Audioteka przedstawia autorski podcast Tomasza Kasprzyka pod tytułem Rozmowy między dźwiękami. Gościem odcinka jest polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, działacz charytatywny i społeczny, prezes fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, organizator finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Poland Rock Festival. Wielokrotnie odznaczany i nagradzany za swoją działalność oraz kilkukrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Zapraszamy do posłuchania pierwszego odcinka, którego gościem jest Jurek Owsiak. Dzień dobry, dzień dobry. Rozpoczynamy cykl zatytułowany Rozmowy między dźwiękami. To będzie cykl, w którym będę zapraszał do tego programu, do tego podcastu gości, których osobiście bardzo cenię, którzy mają prawo nosić głowy zadarte wysoko, a tego nie robią. I przyznam się, że kompletnie nie miałem problemu z tym, od jakiego gościa zacząć, bo facet, z którym dziś będę rozmawiał, od lat może być wzorem do naśladowania, a mam wrażenie, jak z nim rozmawiam, że Chodziliśmy prawie do tej samej szkoły. Może jest o rok starszy ode mnie, choć czasami ja mam wrażenie, że jestem starszy od niego. I zazdroszczę mu tego, że z każdym rokiem ten facet staje się coraz silniejszy i coraz młodszy. Mówią na niego Juras, a to jest szanowny Jurek Owsiak. Cześć Jurku. Witam serdecznie. Powiedz mi, czy Ty masz świadomość tego, jaką jesteś postacią? Tylko od odpowiadam: nie. I naprawdę ci zaraz to udowodnię. Nie, nie mam takiej świadomości, nawet nie próbuję w tym kierunku cokolwiek w głowie uruchamiać. Myślę sobie o tobie, że tyle rzeczy masz na głowie, o tylu rzeczach myślisz jednocześnie, a pozostajesz też osobą, która twardo stoi na ziemi i potrafi zarazem też buszować w obłokach. Ty żyjesz tu i teraz z pewnością, ale masz czas, żeby odsapnąć, odpocząć, pobyć sam ze sobą żeby odreagować, naładować baterie? Wiesz, te, nie istnieje takie pojęcie, bo wtedy istotnie musiałbyś się zasapać, żeby później odpocząć. Yy, odpoczywa się po bieganiu, odpoczywa się po ciężkiej pracy i ona jest i to odpoczywanie jest zaplanowane wręcz, ono musi być. Ale jeżeli mówimy o życiu i to życie ma cię cieszyć, ma być spełnione, a ja się czuję spełniony, no to tutaj trudno to podzielić od 8 do 16, a po 16 jest jakiś relaks. Oczywiście. Człowiek czuje, że się relaksuje, i, i, i nieraz docenia moment, w którym o, no to teraz możemy odetchnąć, ale nigdy to nie jest planowane. Planowany może być urlop i wtedy kompletnie nie wiem, gdzie jestem. Nie powtórzę ci, gdzie byłem w zeszłym roku na urlopie, a byłem w jakimś resorcie takim kupujesz w biurze podróży, lądujesz, jesteś tam i wyjeżdżasz z niego i nie powtórzyć nawet. W którym pokoju mieszkałem, no lokalizacji nie znam, ale mogę Ci powiedzieć dokładnie, jak szliśmy drogą. Na Anapurne, kiedy byliśmy w Nepalu i kiedy robiliśmy program dla telewizji, kiedy to była robota, to był załóg, trzeba było swoje zrobić. I też szczegóły pamiętam, bo to jest po prostu zupełnie inna bajka, to jest zupełnie coś innego. A kiedy sobie, tak powiem, muszę odpocząć, to nieraz istotnie gdzieś tam dochodzę do siebie, ale nie mam w, ma w sobie takich pojęć, właśnie. To czas urlopu, to czas resetu, w ogóle. Że słowo reset to jest wielokrotnie używane. Muszę się zresetować. Ja nie muszę, bo ja po prostu potrafię się zresetować ni stąd, ni zowąd. No bo z kimś fajnie zagadamy, z kimś jest fajna atmosfera, mam super atmosferę u siebie w firmie i nieraz ten reset jest ni stąd, ni zowląd, bo coś, coś ktoś powie, my dodamy i sobie myślę, kurczę, ale fajnie się poczułem. No Nie siedzę nad maszyną, nie siedzę nad e, komputerem, tylko po prostu to życie płynie, a z drugiej strony wszystko, co jest do zrobienia, zrobię. Wszystko, żeby nie wiem co, żeby nie wiem, co się działo dnia yy, poprzedniego, rano trzeba wstać i jestem, wiesz, kurczę na baczność i za, zawsze sobie mówię: Nie muszę tego zrobić. Jestem wolnym człowiekiem. Jak nie będę chciał, to nie przyjdę i nie zrobię. I od, wiesz, kilkudziesięciu lat to robię. Właśnie to jest to, że ten obowiązek we mnie jest, ale nigdy nie, nie jest w konflikcie z jakimś moim pojęciem, że. Już mam tego dosyć. Już tego nie będę robił. Już więcej nie. Bardziej się zatrzymuję, kiedy mam do czynienia z głupotą, z wariatami, z męczącymi ludźmi. Ale także wtedy inni obok mnie muszą mnie pilnować, żeby wiesz, czegoś nie strzelić, nie pójść za daleko, nie powiedzieć, kurna, mam ciebie dosyć, no, co ty mnie tutaj, wiesz, gadasz. Ale to się toczy. I wszystkim mówię, jeżeli się życie toczy, to czuj się szczęśliwy. Jeżeli będziesz się dzielił od do, a bardzo wielu ludzi no niestety tak ma. I to nie jest ich wybór. Po prostu idą do firmy i starają się zostawić wszystko za sobą. Już wyszedłem z niej, teraz jest wieczór, jest dla mnie, to popołudnie jest dla mnie. Nie istnieje dla mnie pojęcie weekend, istnieje tylko w takim, w takim, w takim, w takim pojęciu, że. Jak jest lato, o kurczę, skoszę trawę. A, lubię kosić trawę, to wiesz, to jest Bóg, ale potrafię wyjść, wiesz, jeszcze tak, żeby zdążyć przed zachodem słońca, wyjść z fundacji, tak sobie liczy, dwie godziny. Zrobię, wykoszę trawie, wykoszę, wykoszę. I to się udaje. A dla mnie koszenie trawy to jest po prostu często film Piła 18. Dzidział mówi, Kogo tam dzisiaj załatwiłeś? Ja mówię, chyba z sześciu gościów męczę ich strasznie. To jest w ogóle scenariusz. koszy i, i oni, oni krzyczą, mówią, ojej, ojej, ojej. Ja mówię, zasłużyłeś na to. I dzisiaj ja później mówi, ty mówisz sam do siebie. Ja mówię, no właśnie już piątego załatwiłem, teraz jeszcze szósty i koniec koszenia i koniec trawy. Nie, ja to trzeba właśnie, szukam takich, wiesz, pojęć, jak mnie o to było, pytasz. Życie musi się toczyć, płynąć, jeżeli płynie, a jeszcze tylko powiem jedną rzecz. Zawsze byłem w opozycji do wszystkich opowieści o wielkich ludziach, i który, jak ja czytam, to jestem taki zatrwo, zatrwożony, którzy mówią tak. Ja to wstaję zawsze o 6 rano, piszę przez 3 godziny regularnie, moc ołówków naostrzonych i muszę napisać akapity. Potem jest chwila odpoczynku. No ja tam mają, wiesz, mają Nobla, mają wielkie nagrody. A ja jestem się to ja przy jestem największym leniem świata, największym dezorganizatorem, który w ogóle tego nie zrobił. Rany Boga, przesiedziałem dwie godziny oglądając telewizję. Ale to, wiesz co, z drugiej strony, to właśnie to daje mi takie paliwo. Obejrzę, 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 no ktoś by siedział, dwie godziny siedziałeś, tak, dwie godziny siedziałem, oglądałem telewizję. No ale niczego nie zaprzepaściłem, jakby wiesz, z drugiej strony są plany, sam mówi, że dużo robimy i jak ma takie pytanie, a nie ma pan tego dosyć, no to jest takie pytanie trochę, wiesz, z księżyca, to mówię krótko, nie. Właśnie tak się cały czas zastanawiam, bo no, nie jesteś człowiekiem cyborgiem, jesteś normalnym y, obywatelem, tak jak każdy z nas, pewnie mającym trochę więcej siły i tw trochę twardszy zad, yy, dzięki tym wszystkim latom, który, lat, latom którym, z którymi musisz się boksować. Cały czas pomagasz ludziom, twoja yy, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a jednocześnie ciągle spotykasz się z problemami, ciągle musisz się boksować. To to cię boksowanie cię motywuje, czy to boksowanie sprawia, że, yy, że stajesz się silniejszy, ale cały czas tymi małymi kroczkami przesz naprzód? No i to i to, bo to jest stare, bardzo piękne powiedzenie, co Cię nie zabije, to Cię wzmocni, ale. Ktoś jej powiedział, ja tego nie rozumiałem za bardzo, szanuj swojego wroga i teraz od wielu lat to powtarzam, że to jest mądrość nad mądrości, taka ukryta, bo ona jest taka momentami perfidna, no musisz sobie tego wroga, wiesz, zrobić albo, albo gdzieś go wyczaić i go troszeczkę tam trzymać, co jest takie perfidne, no kurczę, żyj, żyj sobie spokojnie, musisz mieć tego wroga, ale to istotnie motywuje. Wszystko to, co się dzieje wokół nas, jeżeli tylko zrobimy w obrębie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to tylko pierwszy finał był taki niemowlęcy, beztroski. Taki, że ła, zrobiliśmy coś, haha, ha", bo się nikt nie zastanawiał. Człowiek nawet przez trzy minuty się nie zastanawiał, co mówi, jakiego używa zwrotu, program rób ta, co chce do głowy by mi nie przyszło, że to może być powód do jakiegoś kopania się z oszołomami, którzy gdzieś tam mają swoje teorie na ten temat, do głowy by mi nie przyszło. Po latach sam jestem takim człowiekiem, którym. Potrafi komuś zwrócić uwagę i powiedzieć: Słuchaj, lepiej tego nie mów, bo już z doświadczenia wiem, że to nie pójdzie w dobrą, w dobrą, w dobrą stronę, odpuść to sobie. Ale także wszystkie te kopanie, wszyscy, wszyscy, wszyscy ci ludzie, którzy z tym wyskakują, napędzają, Zde, zdecydowanie. Też się nauczyłem wielokrotnie panować na tym. Jacyk Lewis mi tam wiele lat temu powiedział: Stary, czas, czas, czas. Wiem, że to boli, bo trzeba odczekać, ale czas jest najlepszą. E, takim oceniaczem. Czas pokaże. Jeżeli coś strzanisz, nie ukryjesz tego. To nie ma tak, że schowasz się, e, wiesz, za ruki, powiesz, a mnie tam nie było. Zawsze właśnie jest tak, że ktoś był, ktoś widział, ktoś wie coś na ten temat, tego nie ukryjesz. 30 lat robimy fundację i jakby e, to wszystko, co się wokół nas dzieje, ciebie formuje i powoduje, że jest taki moment, który przekraczasz w swoim życiu i mówisz nawet tak też, można powiedzieć, wyrakowanie. To się po prostu nie kalkuluje, no. Ściemić? Dzisiaj ściemić? Po takim bagażu, który człowiek ma, po takim szacunku od ludzi. Przebyłem w sklepie z napojami, nie będę ukrywał, i młody człowiek, jak on tam w ogóle pracuje? Chyba powinien mieć 18 lat. Nie, nie, musiał mieć 18 lat, a nawet więcej, ale bardzo młodo wyglądał. I tak sprzedaje mi napój i mówi czy ja mogę sobie zrobić zdjęcie, ja mówię, mistrzu, możemy, tylko tak się rozglądam. Tu w ogóle nie ma tła, tu wszystko jest z napojami. A on mówi, tu są chipsy, to zróbmy na te tych chipsów. I zrobiliśmy na tle te chipsy. A on mówi, moja, moja siostra leżała w inkubatorze też. No, młodzi bardzo ludzie mówi, ja w ogóle za Panem jestem bardzo. Ja w ogóle, jestem, no, ja w ogóle wspieram bardzo, bardzo, bardzo. Ukłoniłem się yy, grzecznie i tak sobie myślę, wchodzisz do sklepu, kto, w którym po prostu dokonujesz transakcji i cię spotka taka miła, yy, miły gest. I to mamy non-stop. To są te gesty najbardziej wartościowe. Najbardziej, że ktoś się na ulicy mówi po prostu: Dzień dobry, spacerujemy dużo z żoną, agrykola, kanałek, i tam ludzie biegają. No tak, jak ludzie biegają, to nas mijają, cześć, podnoszą rękę. Pierwszy, na, pierwszy raz na oczy ich widzę. Jestem nieraz oputany, wiesz, w kurce, a poznają, wiedzą, kto. Yy, przechodzą, kiedyś biegła cały taki maraton. Kobiet. i ta pierwsza podniosła rękę i reszta też za podnosiła rękę, gdzie on mówi chodźmy stąd, bo, tu, bo patrz tam wszyscy biegają, więc idziemy, to to jest największą wartością. Nie, nie wiesz tak zwany statua, medal i nagroda, Jaką dostałeś na nagrodę ja mówię, szklaną albo, albo ciężką metalową, ciężka metalowa jest fajna, wiesz, bo ciężką metalową postawisz w oknie i przytrzyma okno, słowo honoru, ale są takie nagrody, on mówi ty to samo szkło dostałeś już od kogoś innego. Ja mówię, bo to kupujesz w sklepie, tylko piszesz napis na tym i to szkło. Są nagrody fajne, takie sobie, są kolczaste. Nieraz ludzie mają jakąś szajbę, żeby zrobić nagrodę kolczastą, jakąś samoróbkę i mówimy, Jezu, co z tym zrobić? My później to licytujemy, oddajemy. Ja w ogóle do tego mam taką wiesz. Stosunek mam bardzo, bardzo taki odległy. Szanuję to, w ogóle, żeby nie było. Ale kiedyś jeszcze, jak żyłam, żył mój ojciec, mówi. Jak ty powiesiłeś ten order? Ja mówię, no, tata na regale sobie wisi. Tak się nie wiesza orderów. Tato, no, ale po prostu wieszam, bo tak po prostu mi pasowało, żeby go zawiesić. Ojciec miał do tego inny stosunek, uważał, że to jest coś takiego niezwykłego. W związku z tym to powiedzenie trześć jest tak ważne, że dlatego, żeby ten chłopak sobie zrobił na tle chipsu zdjęcie, nie warto robić żadnego grzechu, nie warto robić żadnego dziadostwa, żeby on później usiadł tak sobie. O nim bym go pomyślał, żeby usiadł powiedział, kurwa, no myślałem, że to jest fajny gościa, zobaczcie co zrobił, no zrobił taki numer, no tak się nie robi. No właśnie on jest tą wiarygodnością, przecież on się urodził, kiedy, kiedy myśmy już byli. Kaspril, takie, wiesz, ja sobie to zadaję, takie pytanie, czy jaką, co masz w głowie takiego, co jak się urodziłeś, to już było, harcerstwo było? Było, no ale to teraz wyobraź sobie, że yy, no, będę Paweł, który to wymyślił, już dawno nie żył, a ty się ro, rodzisz, jest jakaś idea bardzo znana, i człowiek, który to wymyślił, jest przed tobą właśnie i mówisz, a o mogę sobie zrobić zdjęcie. To dla wielu ludzi jest to coś niesamowitego, i odczuwamy to non stop. Byliśmy teraz to otwierać dwa ronda, piękne dwa ronda, kurnik i rokietnica. Całkiem dużo miejsc ma nazwę naszą. Zasada jest jedna. Jak się mają kłócić radni, to w ogóle słuchajcie, nie chcemy w tym brać udziału, nie chcemy w żadnej pyskówce. No i wszyscy mówią, nie, jedno, jednogłośnie, jednogłośnie, no bo jeden gość podniósł tam rękę, że jest przeciwny, no ale się zrobiła burza, i, ale jest rondo. I potem jedziemy i podchodzą ludzie tak niesamowici do siebie, ale tak nie, tak, z takimi historiami opowiadają, wyciągają listy takie, ja mówię, skąd to masz? Ja mówię, no, przysłałeś mi to 28 lat temu, ten list. I to jest dowód na to, że ja ciągle te listy piszę. To nie jest tak, że kiedyś owszak to nawet mógł list wysłać. Wczoraj wysłałem listy, wczoraj zrobiłem paczkę facetowi, który przyjechał na, do kurnika na motocyklu. Motocykliści, piękne maszyny, ale ta jedna od razu zwróciła moją uwagę. Cindab. I pisze do mnie, nie mogliśmy dłużej pogadać, ale pisze do ciebie do radia, do audycji. Ale ten Cindab jest mojego ojca który już nie żyje. Też Jurek. I ty potrzebujesz do mnie pierwszego z tych wszystkich motocykli. Miałem na siodełku córkę, która nie mogła z tobą porozmawiać. No nie zdążyła. Maja. Ale dla mnie to było takie w ogóle niesamowite, że na A ten motocykl stał, odpaliłem, bo chciałem się z tobą zobaczyć. Zobacz, ten motocykl też jest za czasów Hitlera, a teraz ty przychodzisz i na tym rynku mówisz do nas i masz koszulkę wojnie, nie? I mówisz o drugim facecie, który robi podobną zawieruchę. Boże, ile tu się jakichś rzeczy dzieje wokół tego, a ja jestem Tomosą, to wszystko jakby w pewnym sensie łączy. I wczoraj robię pakiet całą. Mówię, ty, to ja szybko Maj wysyłam czapki, wysyłam jej zdjęcia, wysyłam jej kalendarze. Jutro dojdzie, pojutrze dojdzie, dostanę zwrotną, będzie kolejny ładny mail. I to robię, i 28 lat temu gość mi potyka list, ja mówię. Kurna, poznaję. Odbiłem to na ksero na ochocie. To ksero na moich oczach zaczęło płonąć, i facet mówi: O kurwa! Ja mówię: Wodą to trzeba zalać. Zniszczę maszynę, owie ja rany włoskie. Spalisz za moment całą kamienicę. 28 lat temu odbijaliśmy na ksero na ulicy Kopińskiej wszystkie moje papier listowy, sobie zrobiłem. Wariacki papier listowy i mu się ta maszyna paliła, i on ten papier listowy mi pokazuje. To jak mówimy, czy. Zadałeś mi to pytanie takie egzystencjalne, no to po 28 latach dalej odpisuję na listę. Powiedz mi, bo <coughs> wspomniałeś przed chwilą o czasie. To czasy mamy takie, że z każdym rokiem żyjemy coraz szybciej, 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 szybciej. Ty z każdym rokiem jesteś starszy, dojrzalszy, ale jesteś bardziej cierpliwy czy mniej cierpliwy? I tak i nie. Jestem potrafię być cierpliwy i sam się sobie y, dziwię, że zaciskam zęby, ale potrafię też, wiesz, jakby szybko w gorącej wodzie kąpany. To tutaj dzisiaj jest taką osobą, którą mówię: wyluzuj spokojnie, spokojnie, nie leć za szybko uważaj, bo to jeszcze trzeba, trzeba poczekać, żeby czegoś tam nie spalić. To się, wiesz, co, miesza. I znowu uchodzę, jak w przypadku tych ludzi, którzy wstają rano i regularnie coś robią i robią wielkie dzieła. Jako człowiek, który. W swoim sposobie życia w ogóle nie powinien być w tym miejscu, w którym jest. To aż aż moment, momentami się dziwię, bo mówiłem tutaj o fundacji. A y, ja sobie tak wstaję rano, y, 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 słucham muzyki, słucham radia i tak sobie kombinuję. Kurczę, zrobiliśmy 27 wielkich edycji, a, a przynajmniej przez ostatnie 10 lat. Największego festiwalu świata, który ja codziennie oglądam, kiedy robię domową orkiestrę, a więc puszczamy muzyczkę i patrzymy sobie tutaj na ekranik na teledyski, bo tak to potem łączymy. Nagle widzisz taki tłum ludzi, i ty wiesz, że ja po dzień dzisiejszy, jak patrzę na to, to się łapię, że mówię taki, taki mam coś takiego. O Kurwa, ale ktoś zrobił koncert. To było my, my, ja i my. No. Po prostu to, to do mnie nie, wiesz, nie do końca dochodzi, że to się wyda, wydarzyło naprawdę. Wielkie koncerty. Plaża Coca-Cola i Roni sąsi, i masz tłum. Y, YouTube no chyba nawet nie grało takich wielkich koncertów. Fredek i Queen zagrali tam w Riodežan Rocz, tam gdzieś no, na stadionie. To są takie ogromne, wielkie koncerty, I, i wychodzi zespół, który jest, wiesz, jakąś tam ligą, ale nie tą najwyższą, i ma taką publiczność u nas. I ma taką scenę, jakiej tam nawet nie ma. I my to wszystko robimy. Słuchaj, to jest tak nieprawdopodobnie budujące, ale nie ma w tym chępliwości nawet za grosz. Nigdy w życiu, nic. I to jest taka satysfakcja, Z tym myślę: kurwa, zrobiliśmy to. No to jest już, to już jest, to jest sfilmowane, zrobione, wydane i możemy cieszyć się tym. I teraz znowu tracę nieraz cierpliwość, kiedy czytam opinię, recenzję. W jedynym piśmie rokowym i ktoś opisuje płytę, e, któryś z tych naszych pięknych e, wykonawczych, chociażby e, Agnieszka Chylińska. Piękny koncert, piękny koncert, piękny, 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 cztery plus. Ja sobie myślę, czego tam zabrakło w tym, w tym małym plusie. Czego tam zabrakło? Czy ona powinna świecić na przykład? Nie, a może ona powinna lewitować. A może po publiczność powinna się ułożyć wielki jakiś nap... A czego tam brakuje w tak pięknym koncercie, który po prostu jest od początku do końca zrobiony perfekcyjnie? To Po prostu takich koncertów nie ma. I tu w tym momencie trochę tracę cierpliwość, robię się zgryźliwy, potrafię wiesz, przeczytać to złośliwie i to tam nie, w ogóle nie ukrywam na antenie podczas audycji i tam wiesz szpilę wkładam, a później sobie myślę dobra Jurek wyluzuj, no to się nie broni, albo inaczej to, że ktoś dał 4+, plus, nie ma żadnego wpływu na to, jak ludzie odbierają ten koncert, daruj sobie, nie myśl o tym. I tutaj nieraz ta cierpliwość wiesz, jest do stracenia, nieraz jest do, yy, do przycięcia, a nieraz jest taka, że wychodzę na, na scenę, mówię wiecie, dzwonił do mnie pan wojewoda, wiecie co mi powiedział? A dzidziastym mówi, po co o tym mówi już na scenie ja mówię, no bo mnie wkurzył. No jak może mi kolej dzwonić i mówić, co tutaj artyści mówią, co śpiewają, czy mają to robić, czy mają tego nie robić. Oczywiście, tysiąc innych osób na moim miejscu by tego nie zrobiło i by nawet na tym lepiej wyszli. No, a my to zrobiliśmy i sobie nie przysporzyliśmy tym, wiesz, chwały. Stworzyliśmy następne przeszkodę, następnego konia, z którym musimy się kopać. Ale już tak jestem stworzony, wiesz, że jakby to musi być na żywca. Ja często mówię, jak nie będę tak reagował, to znaczy, że usnąłem, <grytanie> zaczyna być istotnie yy, czuć się emerycko i czuć się słabo. To jest też powodem dyskusji u mnie w domu. Że tam jazdziam mówił, a ma, coś tam, wiesz jak to kobieta i mężczyzna. Ja mówię, pamiętaj, to, to jest oznaka, że twój lisek żyje, że po prostu cały czas się jeszcze kręci i cały czas jeszcze może wiesz tutaj w i na rozrabiać no tak sobie mówię tak sobie opowiadam ale nie staram się mieć takich żelaznych żelaznych zasad i wszystkich związanych ze wszystkim ze zdrowiem z higieną taką osobistą i wydaje mi się że wiele rzeczy wyskakuje mi poza ale jednak Satysfakcja z tego, co, jakie są dalsze plany na przyszłość. To jest takie u, ukochane dalsze pana plany na przyszłość. Wszyscy dziennikarze to pytają. No to ja je mam, to ja je mam i te dalsze plany na przyszłość są wiesz, co bardzo często, tak krótkotrwałe, tak krótkie, że to też jest klucz mojego może, może życia, że inni mają takie skonstruowane. Ua, ła, 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 co tam będzie jeszcze z zejść, a ja mówię. No, teraz mamy wojnę, teraz mamy zły czas, mamy niedobry czas i natychmiast przeskakujemy na te tory. A minuta 8, baki, już, już jesteśmy na tych, na tych torach i już satysfakcja, że zrobiliśmy w ciągu 72 godzin robotę nieprawdopodobną. Logistycznie jesteśmy tak do tego przygotowani, to mi się niesamowicie podoba, że nie ja, tylko wiesz, ja mam ciągle kłopot z całą kulturą komputerową. Ciągle, ciągle. To jest ogromny kłopot mój ból, yy, bo ja w tym nie siedzę i nie i świadomie nie chcę. Świadomie tego nie chcę znać, nie chcę wiedzieć. Yy, przyglądam się, wiem, że ekipa to robi. I nie chcę w tym siedzieć, i to jest dla mnie. Ja jestem świat ołówka, flamastra, kartki, yy, robienia, wiesz, rysunków. Yy, na wszystkim robię rysunki, robimy zakupy sprzętu medycznego. Mamy takie formularze bardzo skomplikowane i, i, i wszyscy wiedzą, że. Ja tam rysuję i z, te, z tego są świetne rysunki. Właśnie, Jak ale jeszcze zanim do rysunków recytuje. dojdziemy, chciałem zapytać o to, że każdy z nas miał plany, ale to co się dzieje za naszą wschodnią granicą, te plany błyskawicznie zweryfikowało. Jak bardzo zweryfikowały to plany Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Mówię o, o ostatnim finale. Na szczęście nie. My robimy finał jako finał. Bardziej nam pokrzyżowało wszystkie plany COVID i to wszystko, co się działo, ale też udowodniliśmy i pokazaliśmy, że jest pomysł, jest idea, a później ją realizujemy. Czyli dwa, dwa lata temu robimy coś zastępczego, potem próbujemy coraz bardziej robić to z ludźmi, aż finał, który ostatni, który, który jakby się wpisał w takie nowe już trendy nasze życiowe, bo COVID nam bardzo dużo rzeczy poza omieniał. Ale wojna i wszystko to, co się działo na, co, co się dzieje u wschodnich naszych sąsiadów, powoduje to, że nie tyle nas zmienia, ile natychmiast wykorzystuje nasze doświadczenie. I po raz, kolejny, po raz kolejny mamy coś takiego, co z jednej strony ogromna satysfakcja. Ludzie mówią, zbieracie pieniądze? Nie zbieramy, wydajemy, nie zbieramy. Wszyscy zbierają, ale my nie zbieramy. Dwa, a co robicie, co robicie? Cierpliwości. Wiemy, co mamy robić, wy robicie swoje. Jeżeli... Tego, co macie robić, nie zrobicie, jeżeli by nikt nie jechał na granicę i nie miał ze sobą jedzenia, ubrań i tak tego, wszystkiego, co potrzeba, to my byśmy wtedy to zaczęli robić. Ale placy zrobili to świetnie, wielokrotnie pisząc na różnych Facebookach, zobaczcie, 30 lat, 30 lat nas tego uczyła właśnie orkiestra. Pokazała, że właśnie tak, trzeba robić coś razem. To my natychmiast siadamy i mówimy, OK, co my możemy zrobić dysponując kilkudziesięcioma milionami złotych. I możemy coś takiego. Takiego podjąć decyzję w minutę 8. Wiesz co nieraz to zmienia, że musimy być pod parą, że jest sobota, ja wtedy wiem, mówię. Dzwonię do Olgi, do Oli, to jest relation, mówię, słuchajcie, szybko mnie tam skontaktujcie, złapcie mi tam kogoś, musimy zadzwonić, ale. Nadal fundacja przez te wiele, wiele, wiele lat, robiąc festiwale, odpowiadając na COVID, działając w różnych yy, takich nagłych sytuacjach, robi swoje. Dzisiaj podpiszę kilka kontraktów które są kontraktami związanymi z tym, co my robimy, czyli zakup sprzętu medycznego dla szpitali yy, neurochirurgii, dla chirurgicznych oddziałów, laryngologicznych. Ja, no, nie ma dnia, żebym jakiegoś tam nie podpisywał, tylko się pytam to, o, o co chodzi, a to laparaskopy, dobra. I to idzie swoim torem, nawet wiesz, odpukać, gdyby się coś działo dosłownie ulicę dalej. To podejrzewam, że nadal byśmy swoje realizowali. Więc tutaj każda, do każdej sytuacji jesteśmy nastawieni. Mało tego, musieliśmy zmienić znowu lokalizację całego festiwalu. Słuchaj, to jest po prostu cała ta machina ja tak porównuję trochę do tych wszystkich ruchów, które teraz oglądamy militarnych zgromadzić coś gdzieś. I teraz, żeby zmienić jedno miejsce na drugie, jedno lotnisko na drugie, gdzie już mieliśmy wszystko obcykane, wiedzieliśmy jakie jest, i nagle tak siedzimy, mówimy: ale to nie jest kłopot. W naszym wykonaniu to nie jest kłopot. Dzwonisz tylko po firmach i mówisz: słuchajcie, zmieniamy, mie zmieniamy miejsce. Aha, czyli studnie kopiemy nie tam, nie. kopiemy w innym miejscu, zaczynamy pracować. I nagle. Wiesz, jaki jest największy kłopot dzisiaj, że Polska jest miejscem zgromadzenia dużych sił zbrojnych z NATO. I w związku z tym, te wszystkie, ta armia jest obsługiwana przez tych samych ludzi, którzy obsługują nas: namioty, kontenery, toalety przenośne wszystko to. I tutaj Wiesz, kilka dni temu sobie zdaliśmy sprawę, bo dostaliśmy newsa, zrobimy wszystko, żeby obsłużyć wasz festiwal, oczywiście jak będzie można, ale musicie się liczyć z tym, że są pewne ograniczenia. I wiesz, to są takie rzeczy, które my natychmiast, aha, logicznie myśląc, dobra, to teraz, co możemy już zabukować, co ograniczamy, a co zwiększamy, a co jest także wyzwaniem dla artystów ja w to wierzę bardzo, że mówię artystom: słuchajcie, a może trzeba będzie do nas przyjechać i się położyć w nałamiocie spać, może zrobimy Wam dobrze przygotowane, ale to będzie takie spanie. I wiem, że wielu artystów, bardzo wielu by powiedziało: Juraj, w ogóle, w ogóle sobie nie kłopać się. Przyjedziemy. Postawimy na mioty. Czytam na pięknego maila, mi przysłał nocny kochanek. Mamy dwa busy. Jak są potrzebne, to już natychmiast. Nowe busy, którymi podróżują. To natychmiast ruszamy i pomagamy. No więc ja wiem, że oni też będą zrobią, wiesz, pomogą nam w tym. To takie rzeczy mają wpływ, ale to jest... Przeorganizujemy się w minutę 8. Fundacja ma to do siebie, że jest cztery osoby w zarządzie, dwóch lekarzy, ja i Dzidzia. I te decyzje są podejmowane bardzo szybko. Do tego jest załoga, no który, wiesz, no, mówimy otwarcie tutaj nieraz. Słuchajcie, wchodzimy w taką sytuację ileś lat temu, później, ile... będę zahaczał także o politykę. Nie ma siły. Muszę o kimś coś powiedzieć, yy, mamy takie czasy, a nie inne. Szanuję wasze przekonania, których nie znam. Nigdy o tym nie gadamy tutaj. I jeżeli komuś to nie pasuje, to niech mi da sygnał wyraźny. Nie będę niczego wymagał od tego kogoś. Ja wiem, że ci ludzie, którzy ze mną pracują, z nami pracują, jakby akceptują to, co my robimy. Ale nigdy, no, wiesz, nigdy nie wchodzimy na jakiś temat wyraźny. A jakich tu jesteś przekonań? Tu się sypią różne zdania na, na różny temat, sobie żartujemy, i nigdy nie odczułem, żebym potem powiedział, no, ten się mało śmiał z tego wszystkiego, albo tato takie robiła, dziwne miny, cholera, jasna. Staramy się tak mówić, nieraz mówimy, słuchajcie, żeby nie naruszyć czyjeś tam uczuć religijnych, to ręka do góry, bo jak coś tam, ale też sobie nie pozwalamy też, żeby, żeby się chłostać, żeby tam, wiesz, żeby tu była taka fala nienawiści. Myślę, że jest u nas ogromna fala zgryźliwości, ale takiej jak polski mem polskie memy, które ja po prostu kocham, bo są momentami trafione, wiesz, w dziesiątkę, fantastyczne, rewelacyjne, twarz Pana, nie wiem, on jest Feldmarszałkiem od tych rakiet i tam te memy, ta twarz i ten napis, jak i powiedzieć Putinowi, że właśnie rakiet nie ma, bo już są dawno zamienione na gorzała, gorzała, wypita. No więc takie polskie memy, które mi się, takie abstrakcyjne, Monty Pajtonowskiej, twarz człowieka, wiesz, może on jest tam w ogóle y, kryształowym umysłem, jeżeli chodzi o koncepcję, ale raczej tak nie wygląda. Więc my tak samo błąkamy się bardziej i idziemy, bo to roz... Bardzo potrafi ułożyć nasze stosunki też z innymi ludźmi. Ludzie, którzy tutaj przychodzą, mówią: fajna atmosfera, to jest też wa ważne. Fajnie się z wami pracuje. Yy, przyjeżdżamy na festiwal i staramy się nie robić napinki takiej, że Einstein-Drein tak ma być, a nie inaczej. Mało tego, inne festiwale mnie napędzają. Inne festiwale, które właśnie mają taki stosunek. einstein nie wejdziesz dalej, tutaj, poszło, identyfikator, PREG-WEG, tutaj już nie, ani kroku dalej, A my staramy się wiesz, tych ludzi przytulić, I, i ci ludzie czują się, że nikt ich nie przepędza, znają swoje miejsce, wiedzą, gdzie mogą dojść. I to samo jak jest finał. Jedna osoba na finale, pokazana na zdjęciu z ręką wykręconą, ukradł puszkę. My tłumaczymy. Pamiętaj, jak stoi puszka w sklepie, tam jest kamera na bank, po prostu wszędzie są w sklepach, Na najmniejszym sklepie kiosku ruchu, jest kamera. Nie kradnie, bo po prostu Twoja gęba jest wtedy widoczna. No, Złapali jedną osobę, która wiesz, gwiznała puchę. Więc to są takie. też kolejna satysfakcja, żeśmy tak nauczyli ludzi. No, przecież, wiesz, no, wiesz, to, to parę nie, razy też grałem na, 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 na tym festiwalu, yy, czym się szczycę i zaobserwowałem, że mimo tego, że jest świetna atmosfera, to jest yy, szwajcarska punktualność i to ty tego się trzymasz. No wiesz co, myśmy. Ja ci, to też miało wpływ. Yy, wyszło ode mnie. Yy, prowadzisz koncert, wychodzisz. Tak, go prowadzę emocjonalnie. Tracił się na oczu, dziki mnie tam mówił: weźcie ucho, daj dobre, bo drzesz, mordę, nie wiadomo po co, mów ciszej. Ale też pokazywałem: dajcie mi ten mikrofon, żebym ja siebie słyszał. Ale jak mam ucho, to wtedy zupełnie inaczej tym głosem operuję i się już nauczyłem, że tak tego głosu nie daję, tracę. Kiedyś go traciłem zupełnie. To jest raz. A potem przyszedł taki moment, kiedy wiesz, o godzinie 15 jesteś rzeźki. Robisz. O godzinie dwudziestej już trochę jesteś zmęczony. O godzinie pierwszej w nocy już jesteś naprawdę zmęczony, a nieraz jest po prostu zimno. E, i, a jesteś na tej scenie. I o godzinie drugiej w nocy mówisz, jeszcze jedna kapela. Pamiętam jak grał e, Docky Dock. I ja tak mówię już do kogoś, niech on kończy. A ten gościu po prostu poczuł takie flow, że mówi, ty ile on już gra? No ale widzisz, ludzie się bawią, on się dobrze bawi, wie, ty ja padam na ryja. Ja już czekałem, kiedy on skończy, żebym już powiedział, i cię spać. I ja już też jestem bardzo zmęczony. I wtedy pamiętam, po takich wielu latach powiedzieliśmy, słuchajcie, nie, jest taki, gdzieś to podejrzałem na jakimś dużym koncercie e, Life Hate albo którymś. Słuchajcie, oni mają scenę obrotową. Dobra, nie, będziemy mieli sceny obrotową. Ale oni mają, ja tam zauważyłem takie wielkie takie zegary. Tak, oni takie coś mają. To postawcie to i trzymajmy się tego. Trzymajmy się dokładnie. To ja wymyśliłem, żeby skończyć wcześniej i później podkręcić publicznie, żeby ona była wieczorem, żeby nie trządała tysięcy bisów. 98% zespołów to przyjmuje, 2% nie. Judas Priest powiedział, wiesz, no to oni w ogóle z innej bajki byli, ale to okej. Okay. Zagrali, poszli, nie pozwolili nam używać żadnych nagrań i zapomniałem, że w ogóle ten zespół Judas Priest czy Prodigy, że oni w ogóle grali u nas. I to jakby sami sobie szkodzą w ten, w ten sposób, tak to, one, to to by szło przez cały czas, no ale nie ma to nie ma. I to jest ten szwajcarski zegarek, wynika no po prostu z tego, że sobie dokładnie spisujemy. Ja uparłem. Się, żeby mówić im, żeby im pokazywać, i żeby zespół nam pomógł. żeby zespół powiedział: słuchajcie, musimy jechać, musimy, mamy już tu kolejną sztukę. I ten po prostu też uczyliśmy publiczność. Nie żądajcie 40 bisów. To w ogóle nie wyjdzie. I trzymamy się tego. Nieraz przy przyczyn takich, wiesz. Yy, o no trudno powiedzieć subiektywnych, obiektywnych. Jak był Sweet Noise, to wiesz, wjeżdżał z petardą różnych dekoracji i pytam, że ja biegałem, mówię do Sylwia, no zabijasz mnie, zobacz, już mamy po czasie, już jest po czasie. Ja rozumiem, że to był spektakl i istotnie Glasa wykorzystywał scenę do, i, i Sylwia razem z nim wtedy, żeby to było widowisko. No ale kurna, to nam szalenie wszystko opóźniało. Ale tak, staramy się, jak grałeś, to widziałeś, że staramy się, żeby każdy artysta był tak samo traktowany i to także wychodzi tak ode mnie, ponieważ ja to też bardzo odczuwam, żeby mnie traktowano identycznie jak wszystkich innych. Więc nie ma, że zespół, który będzie grał o godzinie 16, będzie grał ciszej niż ten, który jest jako gwiazda. Nic z tych rzeczy, traktujemy ich tak samo, to oni muszą tak zagrać, żeby ściągnąć całą publikę. Jak ściągną, proszę bardzo, to jest jakby, wiesz, ich sztuka w tym momencie, żeby tak to zrobić, ale pilnujemy, nie bardziej też zależy na tym, żeby ta logistyka taka, że jak przyjeżdżasz na ten festiwal, się nie gubisz, nie jesteś przepędzany, żeby kontener, w którym Idziesz odpocząć, żeby był y, przyjazny, żeby, żeby się tam czuł dobrze, żebyś nie czuł, o gwiazda to jest w kontenerze, wiesz, pozłacanym, a ja jestem takim gorszym. Żeby te zespoły zwrotną, którą nam dają ze świata, mówią, Jezu, ale u was atmosfera, Campino, jak przyjechał, to y, to, to, to całe, tu mówi ten Denhozen, ja w ogóle, przewieźcie mnie, i myśmy musieli na TRX, żeby w ogóle przewieźć go po tym wszystkim, bo oni, oni są odcięci od wszystkiego. Niektórzy menażerowie tych kapel, takie wprowadzają system, wiesz, tu nie wolno, 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 i nagle patrzę artysta po skończonym koncercie, napakowany, chce rozmawiać, kurwa jest sam, siedzi sam, a tam się cisną chociażby pokojowy patron, Chcę od niego autogra. No tak nabuzowani, na tak nabuzowani na i nagle, Powietrze spada. Prodigi, który nam ni niczego nie pozwalał, i pierwszy idzie numer, wiesz, według policji, bania ludzi jest i przylatuje strasznie, strasznie, strasznie. Niekontaktowy manager, mówi: Nagrywacie? No przecież nie pozwoliłeś. Ola Boga, Ola Boga. Nie powiem jak powiedział, ale Ola Boga, o cholercia, o pupcia. Nie nagrywacie? Nie nagrywamy. No bo jak nie pozwoliłeś, wszystko powłączałeś nam, to, no to nie nagrywamy. to jest właśnie strata już niepowetowana. Już jej nie odrobisz. Ale ta, ci, którzy potrafią to docenić, to jest, słuchaj, to jest w ogóle miód. To jest miód. To był bezpłatny fragment. Po więcej zapraszamy do aplikacji Audioteki.